Dzień dobry Państwu, magister Zalecki, Szymonek 7-letni. Szymonek tutaj oblicza sumę kątów sześciokąta. Tak. 720. Dobrze. A teraz narysujemy ośmiokąt. Ja narysuję ośmiokąt. O, ten tu słabo pisze. A, to jeszcze musi być tak. Dobrze. I Szymonku, ile będzie suma kątów ośmiokąta, czyli od no powiedzmy od k równego 1 do 8 alfa k. Znasz ten zapis. Suma kątów ośmiokąta. Oblicz to. No możesz i tak pokroić. 360 tu. Jakie to są figury te tutaj? Powiedz. To są czworokąty. Czworokąty. A suma kątów czworokąta wynosi? 360. 360 stopni. No tak, no to słusznie. Tak? Dobrze, no i teraz oblicz tą sumę. No szybciutko, szybko, szybko. To jest 9. W pamięci robisz? Kółeczko, stop. Tak. A wiesz co? Zróbmy teraz inaczej. Innym sposobem, pokrój na trójkąty, ale wychodząc z jednego wierzchołka. O, popatrz, pokrój na trójkąty, wychodząc z tego wierzchołka. Może innym kolorem, może czerwonym. Krój na trójkąty. Na trójkąty? Tak. Żeby nie było trudniej. No, żeby był inny sposób. Trzy godziny później. A tu poczekaj, tu będzie trójkąt? Nie. Nie, tu już nie będzie, no, tu już jest. Dobrze, no i teraz jak można to obliczyć inaczej? Bo tutaj zrobiłeś 3 razy 360 stopni, prawda? A teraz drugi sposób to będzie jaki? Tylko nie tak mocno. Sześć razy 180, tak, zobaczymy. Aha, a tutaj obliczyłeś, ile to będzie? Chyba nie obliczyliśmy tego też. Obliczyliśmy. Tak. Aha, no tak, masz rację. Odczytaj tą liczbę, bo tam słabo widać tym mazakiem. Odczytaj. No to mogę napisać. Dam ci inną. Inny mazak. Batem też za batem. No, te mazaki będziemy tutaj odkładać już na bok. No i oblicz teraz to, a ile będzie tutaj? Ten wynik. 1080. Jak to szybko sprawdzić? 1080. No to napisz tutaj ten wynik. Tak, 1080 stopni. A, słuchaj. Stopni, tak, tak. Jak bez liczenia można było być pewnym, że ten wynik będzie taki sam jak ten wynik? Patrz. Ta liczba... A już wiem. No, wytłumacz. Ta liczba jest o 2 razy większa. Znaczy nie o dwa, tylko 2 razy. 2 razy większa, to 360 do tego. A to jest 2 razy mniejsze niż to. Tak, no tak, zgadza się. Ty masz zatyczkę do tego mazaka? Nie wiem, czemu. Czarnego, o właśnie, dobrze. A teraz, wiesz co? Teraz ja tutaj przyniosłem pewną rzecz i narysujemy ośmiokąt foremny. Ośmiokąt foremny to ma jakie boki, jakie kąty? Żeby był ośmiokąt foremny. To musi mieć? Różne
boki. Równe boki i równe. Mogę ja. No to dobrze, to ty obrysuj to ładnie. Tak? Może z tej strony ja dam radę, co? Tak, dam radę. Dasz radę? No dobrze. Dobrze, poczekaj, ja tylko sprawdzę tutaj. O, jest. Dobrze, o, patrz, jakie mamy piękne ośmiokąt foremny. I teraz zadanie twoje jest takie, obliczyć ten kąt. Kąt ośmiokąta foremnego, kąt alfa. Ile stopni ma ten kąt? Już wiem nawet, jak to zrobić. Jak to zrobisz? Niech pan się nie patrzy. Zobacz. No dobrze, dobrze, no ja tutaj zajmę się czymś innym. Wiesz co, robię większe, a ja i tak będę patrzył. No robię duże, takie jak tu. No mniej więcej. Już masz? Tylko 10 sekund na to. Raz, dwa, trzy, siedem. Już wiem. No to wpisz tutaj ten wynik. 135 stopni. No, chyba dobrze. A to teraz pokażesz mi, jak to zrobiłeś. Napisz działania, jakie zrobiłeś. Alfa równa się. O, teraz tym czarnym ładnym piszę. No, napisz ładnie. Jakie działanie wykonałeś? Dokładnie zrobiłem tak. Czekaj, no to zmarzenie, no to napisz. Ale mi nie wyszło pod sam koniec. Nie wyszło ci? No dlaczego? No to pokażesz jeszcze raz, jak to robisz. Zrób tutaj. No źle skróciłem. Dobrze. Jest. A wiesz co, wiesz jak można było to jeszcze inaczej obliczyć? Ja ci pokażę taką sztuczkę. Tutaj. A tutaj jest takie żółte tam. Takie żółte? A to jest klepsydra. Wiesz co to jest klepsydra? Ja to przyniosłem dzisiaj. Wiesz do czego służy klepsydra? Chyba wiem. Do czego? Do mieszania czasu. To był taki starożytny zegar. Grecy, Rzymianie tak myśleli czas, wiesz? A ile to zajmie? No, można zobaczyć. Trzeba przesypać wszystko na jedną. Jak się przesypie, to wtedy na zegary popatrzę, dobrze? Ale popatrz, ja ci pokażę tutaj coś takiego, zobacz. Nie w tą stronę. W tą. No dobrze, no to jest za 5:11. Popatrz, ja przedłużę te boki. No, ten bok przedłużę i ten bok przedłużę. O, popatrz. Szymonku, popatrz tutaj. Jaka figura tutaj powstała? Trójkąt. A jaki to jest trójkąt? Jak myślisz? Równoboczny? No, chyba nie. Nie. Jaki ma kąt tutaj? Równoramienny. Równoramienny, tak. Te boki są równe, tak? Widzisz? Poczekaj, a jaki kąt jest tutaj? 90 stopni. Tak, czyli to jest trójkąt równoramienny, prostokąty. No, co chciałeś powiedzieć? Powiedz. O piłce nas. O piłce nożnej, tak? Co? Bo wczoraj byłem w treningu dwugodzinnym. Bo więcej pobraliśmy.
Później się... Ale wiesz co, to na przerwie mi powiesz, dobrze? Popatrz, zrób takie zadanie. Pomyśl, jak obliczyć ten kąt alfa, używając tego trójkąta. Trzeba obliczyć ten kąt najpierw, tak? Nazwijmy go beta. Tu jest kąt beta. Ten tutaj kącik, tak? No to ile beta ma stopni? Ale powiedz, jak to obliczasz? 50. 50? No nie, chyba nie. Ale powiedz, jak to obliczasz? Ale jak obliczyłeś? 135 minus 180. Na odwrót. 180 minus 180. To napisz to. Tak, to się równa. Dobrze, ale popatrz, tutaj korzystałeś z tego, że już ten kąt znasz, tak? Ale wyobraź sobie, że tego kąta jeszcze nie znasz, że nie wiesz, ile jest alfa, że robisz to po raz pierwszy, że alfa to jest pytalnik, nie wiesz, ile jest alfa. To jakbyś ten kąt beta obliczył innym sposobem? Czyli nie korzystaj z tego kąta, nie korzystaj. Tylko masz sam ten trójkąt tutaj. O, jak wyliczysz ten kąt beta w tym trójkącie? Przypomnijmy sobie, jaki to jest trójkąt. Równoramienny i? Równoboczny. Nie, równoboczny? Nie. I prostokątny. Prostokątny. Które boki ma równe? Pokaż równe boki w tym trójkącie. Nie, pokaż równe boki. Ten i ten, dobrze. No i jak obliczysz ten kąt w takim trójkącie? Już wiem jak. Ale napisz rachunki, dobrze? Napisz, jak to obliczasz? Mogę to powiedzieć, nie? No to powiedz. 90. Tutaj są dwie po takie same, a to jest 90. Tak. A razem musi być 180. Tak. No to jak to obliczasz? Spróbuj napisać te rachunki. No dobra, jak się zapiszę. No to spróbuj, naucz się taki zapis. No, pisz po kolei. Tak, no napisać równanie. To co, to beta zmarzymy w takim razie. Dobrze. No i rozwiąż to równanie. Masz rację, tak można zrobić. Równanie. Jak obliczysz teraz ten kąt alfa? O, już się skończył. Jeszcze chwilka. Jeszcze coś tam jest. Już. Czyli 5 minut. 5 minut jest. No, sprawdzimy jeszcze z drugą stronę. O, czy to będzie też 5 minut. Pamiętasz, jak się nazywa to urządzenie? Klepsydra. Klepsydra, tak. A teraz popatrz. Jak już masz betę wyliczoną, to jak wyliczysz alfa? Czyli kąt ośmiokąta. Bo beta sobie wyliczyłeś, tak? Wyliczysz alfa.
jaki rachunek zrobisz, żeby wyliczyć? 45 minus 180. No, ale no, na odwrót zawsze mówisz. No to napisz tutaj prawidłowo, napisz. Wiesz co, odłożymy na razie pistolet, bo cię przeszkadza troszkę. Tak, mam kauczuk. No ale szybciutko, szybko, obliczaj. Poczekaj, dam ci inny mazak jeszcze. Próbuj tym mazakiem teraz. No to dobrze, no tylko kółeczka daje stopni. No i oblicz to. Tak, dobrze. A teraz... Mogę coś powiedzieć? Ale o matematyce? Tak. No to powiedz. Wiesz co, nie widać. Dam ci inny mazak jeszcze. Dam ci jeszcze inny mazak. Robimy porządek z naszymi mazakami. Żeby je do końca napisać. Dobrze, o ten jest dobry, no. No takie pytanie, są te, to i to nie można skrócić. Bo to jest odejmowanie. Patrz, czy przy odejmowaniu można skracać? Można sobie te liczby skrócić przy odejmowaniu? Czyli odjąć od nich, znaczy... A nie to, stawcie. To znaczy, wiesz co, tutaj nie można skracać, bo to tak jakbyś na przykład zobaczył. 3 metry, odjąć 2 metry. No to ktoś sobie metr skrócił. No i co mu wyszło? 1. Ale 1 co? To jest 1 metr przecież. Czyli nie wolno tak skracać. No nie wolno i koniec. Przy dzieleniu, jakbyś dzielił. 2 minus 2 to jest 0. No, tam było chyba 3 minus 1. Tam było 2 minus 2. No to 2 minus 2 to jest 0, ale chyba tam tak nie było, wiesz? No, ale mniejsza z tym. Popatrz, a teraz masz inne zadanie. Uwaga! Poczekaj. O, aha, kończy się tutaj, tak? Jeszcze nie. O, no, też. A jeszcze się nie skończy. No to poczekamy chwilkę. Już, tak? Jeszcze chwilka. To jeszcze jest takie miłe. No to poczekamy. A tak małysieńka. Dobrze, no to popatrz, też 5 minut, też około 5 minut. Dobrze, to mamy taką klepsydrę. A teraz zmierz długość boku. A po co to jest? Klepsydra? No, no będziemy czas mierzyć tym czasem, jakie zadanie będziemy robić na czas. Zmierz długość boku. Długość boku tego. 13. Nie no, ale przyłóż dobrze. Ale bok ośmiokąta. Gdzie się ośmiokąt kończy? Tutaj się kończy. Tam od 0. 8 cm, dobrze, to napiszemy. A równa się 8 cm. To oblicz obwód tego ośmiokąta. Obwód. 64. Mhm. Dobrze. A teraz pole. Czy potrafiłbyś policzyć pole tego ośmiokąta? Też 64. Nie. Osiem. No to jest obwód, bo 8 boków po 8. A pole? 8 razy 8? Nie, no nie. Tu wiesz, tu nie ma tak automatycznie. Ja ci coś podpowiem, popatrz. Żeby policzyć pole tego ośmiokąta, to trzeba zrobić tak. My to robiliśmy już kilka razy nawet zresztą. Ale zapomniałeś, to nic, przypomnij sobie. Popatrz, dorysujemy takie te narożniki obcięte. Pamiętasz, robiliśmy takie coś już kiedyś? Dzisiaj. No, dzisiaj to nie. Znaczy, no ale chodzi o obliczanie pola. 3, 4, 5, zadanie. No dobrze. Zobaczymy, ile nam to zajmie. I popatrz, jaka figura teraz powstała? Jeżeli przedłużyłem te boki, powstał kwadrat. Potrafiłbyś policzyć pole tego kwadratu? Tak, 8 razy 8. 8 razy 8? Dobrze mówisz, pole tego kwadratu?
18×64. No, no nie, nie, Szymonku, no nie odgaduj. Daj mi tą zatyczkę, bo nie masz nic w rękach. Co by trzeba zmierzyć, żeby policzyć pole tego kwadratu? Co musiałbyś znać? To długość takiego boku. A znasz długość tego boku? No nie znasz. A popatrz, a co musiałbyś obliczyć, żeby długość tego boku znać? Patrz tu na rysunek. Co musiałbyś obliczyć, żeby znać długość tego boku? Poczekaj. Odtąd dotąd, o długość tego boku ośmiokąta, ile wynosi tutaj? Ile jest tutaj? Tutaj jest ile centymetrów? Tu? No tutaj, odtąd dotąd. 8. Tu jest 8 centymetrów. No to ile jest odtąd, zobacz, odtąd dotąd? 24. A jak to obliczyłeś? To tyle samo. A skąd wiesz, że tyle samo? Na pewno? Na pewno tutaj jest tyle samo, co tutaj. Ten odcinek jest taki sam jak ten i taki sam jak ten. Które odcinki są na pewno równe? Na pewno. Ten jest równy temu. To na pewno. A czy ten jest równy temu? Nie. A który jest dłuższy? Tak na oko, nawet patrząc. Tak, ten jest dłuższy. A jak byś mnie przekonał, że ten odcinek na pewno jest dłuższy niż ten? Wiesz, jak przekonać? Łatwo? Popatrz. Ten odcinek jest taki sam jak... Który jest dłuższy? Ten odcinek czy ten odcinek? Aha, już rozumiem. No, to wytłumacz. Ten jest taki sam jak ten. Tak. A to się jest krzywy, to będzie dotąd. No tak. Gdzieś tam. Bo, popatrz, bierzemy pod uwagę ten trójkąt, prawda? No. Jaki to jest trójkąt? Przypomnijmy sobie. Aha, chcesz zmierzyć, tak? Ale nie, bez zmierzenia na razie. Popatrz, jaki to jest rodzaj trójkąta? Przypomnij. Ten trójkąt tutaj. Jak się go nazywa? Prostokątny i równoramienny. Równoramienny. A który bok jest najdłuższy w trójkącie prostokątnym? Pokaż, który bok jest najdłuższy. No pokaż nawet mazakiem. Który bok jest najdłuższy w tym trójkącie? Ten. A jak się ten bok nazywa? Pamiętasz? D. No ale nie, chodzi o nazwę. Przeciw prostokątna. A jak się nazywają te dwa boki? Ten bok i ten. Jak? Powiedz głośno. Przy prostokątne. A popatrz, ja narysuję jakieś inny. O, zobacz. Jaki to jest trójkąt? Ten tutaj. O, ten. Ja nawet obrysujemy go. Ja go obrysuję. O, nie będzie. Odsuniemy. Jaki to jest trójkąt? Prostokąt. Gdzie ma kąt? Zaznacz kąt prosty w nim. Dobrze. Który bok jest w nim najdłuższy? Ten. A jak się ten bok nazywa? Przeciw prostokątna. Czyli zawsze w trójkącie prostokątnym najdłuższy jest który bok? Zawsze. Ten. Przeciw prostokątna. No właśnie. No to czy ten odcinek może być równy temu odcinkowi? Ten odcinek temu? Nie może. Który jest na pewno dłuższy? Który z tych dwóch odcinków? Ten czy ten? Który jest dłuższy? Ten. Ten, bo ten jest równy temu. Zgoda. Dobrze, to teraz popatrz. To teraz robimy tak. Oznaczymy sobie ten odcinek przez x. Zobacz, o to jest x, nieznany. O ten. Długość tego boku trójkąta przyprostokątnego. Długość tej przyprostokątnej. I popatrz, jak obliczyć x? Jak obliczyć długość x? Trzeba mieć okienkę. Znaczy, można by zmierzyć, ale chodzi o prawdziwe obliczenie. Popatrz. Czas się skończył. No, minęło znowu 5 minut. Widzisz, bo co 5 minut tutaj mam. Przestawimy znowu i zobaczymy, czy znowu będzie 5 minut. Popatrz. Jaka jest długość tego boku? Tego. W tym trójkącie. Ten bok. Jaką ma długość? Ten. 8 centymetrów. Tak, tu jest 8. Już nie będę pisał centymetrów. Dobrze. Tu jest x, tak? A ile jest tutaj w takim razie? Jaka jest długość tego boku? Jak można by ją oznaczyć? A, wszystkie ile mają. Nie wiemy tego. Popatrz, ten bok oznaczyłem, że ma długość x. To jaką długość ma ten bok? Jak oznaczyć długość tego boku? X. Dlaczego x? To jest ten sam. Bo jest ta sama, znaczy bok nie jest ten sam, tylko ta sama długość, prawda? Te boki są równe, bo trójkąt był równoramienny. My tego nie udowadnialiśmy. Co prawda, że trójkąt jest równoramienny,
ani że tu jest kan prosty, ale no, Szymonek ma 7 lat, więc niektóre rzeczy na razie przeskakujemy, a będziemy wracać do nich kiedyś. Dobrze, więc tak, tu jest x i tu jest x, tak? No jak to x obliczyć? Dasz rady ten x obliczyć? Tą długość? Spróbuj. Jak ty to obliczysz? My to już kiedyś robiliśmy, tak? Pitagoras? No Pitagorasem, tak, z rok temu. Ale nie, czekaj. Pomyśl tak, ile to jest x kwadrat dodać x kwadrat? 2x. No to napisz tak. Nie, tu bez nawiasu. To normalnie, że to jest 2x kwadrat, bo dwa razy to samo jest. Tak, równa się. Kwadrat na razie zostaw. X kwadrat równa się. Ale chwileczkę. Dobrze tu napisałeś? 64? Minus 2. Nie, no czekaj, minus 2? Co trzeba zrobić po obu stronach? No daj tu kreseczkę. Jakie działanie zrobisz? Podzielić na 2. A dlaczego dzielenie tu trzeba zrobić? Bo tutaj jest. Mnożenie. Mnożenie, to robimy dzielenie w takim razie. Tak, dobrze. To tutaj napisz. To x. No dobra, niech będzie tam. Tak, to się równa. Jak to uprościsz? O, Szymonek ma tutaj swój sposób. Tylko wiesz co, to może tu napisz już potem. X równa się. Tu. A, dobrze. Nie. Czekaj, wiesz co, tu napisz z brzegu, żeby było. Dobrze. Znowu minęło 5 minut. No widzisz, znowu, co 5 minut. No to jeszcze raz. Dobrze. To popatrz. Tutaj obliczyłeś dobrze x. To czy potrafisz teraz obliczyć pole tego, pole kwadratu? Pole tego całego kwadratu. Jak to obliczysz? Pole kwadratu. No, patrz sobie tutaj. Napiszmy tak, najpierw bok kwadratu. Bok kwadratu, tu jest A, to tutaj oznaczymy to powiedzmy przez B. B, o, to jest B. B. A tą klapsę dla się jakoś nie wyjmie, tak? Nie. Szkoda. Popatrz, B to jest długość boku kwadratu. I ile to B wynosi? Ale nie, no poczekaj, zobacz. Po co? Zobacz. B, popatrz, Szymonku, B to jest odtąd dotąd. Odtąd dotąd. Jak to obliczyć?
pomyśl, to jest źle napisane. Patrz, odtąd, jaka jest długość drogi? Odtąd, dotąd. Jaka jest długość tego odcinka? Skąd wziąłeś 16? To jest 2 razy 4 i 2 razy tam. Ale poczekaj, może napisz to. Napisz to, co mówiłeś. Napisz. 2 razy. Tak. Ale po co nawias? Nawias nie jest potrzebny. Dlaczego 2 razy to? Wytłumacz. No bo są dwa takie odcinki. Dobrze. No i to już koniec jest tej długości B. No dobrze. To się równa. Pod spodem to się równa. No i oblicz to bardziej. Ale skąd bierzesz 16? Wytłumacz. A nie 16. Nie, 16. Nie. Popatrz. Jakie działanie jest między tą liczbą a tą tutaj? No to napisz tam kropkę. Wyraźnie. Dobrze. Daj kropkę. No i jak to można napisać prościej? To. Ty? No ale to napisać to samo jeszcze raz. Poczekaj, no to dam ci prostsze. Ile to jest, zobacz. Może ten mazak też już się nie nadaje. Musimy porządek z mazakami. 3 razy 5 razy 4. Jak można napisać inaczej? Napisz przy pomocy mnożenia, ale inaczej, no. Zobaczymy. Mnożenia, no ale żeby były tylko dwie liczby mnożone, no. Bo są trzy liczby mnożone, a żeby były dwie. No tak też można było, no ale jeszcze inaczej, no. No właśnie, dobrze, a jak można napisać jeszcze inaczej? Też, żeby dwie były mnożone. No tak, tylko przemienność, ale jeszcze inaczej. A jeszcze inaczej. Dobrze. No świetnie, dobrze. A jeszcze inaczej. Tylko nie rób przemienności. Tylko inne liczby, żeby były pomnożone. No tak, no właśnie, zgoda. Tak można robić. Dobrze. No to jak tutaj obliczysz to B? Żeby było inaczej zapisane, samo to mnożenie. No tak. A kropka jest potrzebna? Nie. No czyli zobacz, to jest 8 pierwiastków z dwóch. Dodać 8, dobrze. To się równa. A jak masz napisać to jeszcze inaczej? Można napisać, że to jest 16 pierwiastków z dwóch? Napisz tak. To się równa. 16 pierwiastków z dwóch. Można by tak napisać? Nie można. Nie. Nie można, bo tu nie ma pierwiastka z dwóch, wiesz? Tak nie wolno. O, przekreślamy. Tak nie wolno. Tak nie wolno zrobić. Wiesz, co można tylko zrobić? Można wyłączyć 8 przed nawias. Wyłącz 8 przed nawias. 8 razy. Co będzie w nawiasie? To, co robimy tu przecież, no to już jest. No, albo trzecia klasa gimnazjum, albo liceum bardziej. Żeby wykonać takie. O, wiesz co, tutaj się. Początek jest dobry, ale tu się pomyliłeś. Ta liczba jest niedobra. Bo patrz, zobacz. Jak się mnoży nawias? Byłoby tak. To razy to, to da ile? No da tyle, dobrze? A teraz 8 razy 8, to da ile? 64. A tu jest 64? Nie, no to jest źle. To co tutaj wstawisz w to miejsce? 1. No 1, no właśnie. Dobrze. Dobrze. No i teraz jest dobrze. Czy ta kropka jest potrzebna tutaj? Nie, może jej nie być. O, widzisz? Wyliczyłeś sobie bok. Popatrz, ten bok B, zobacz, napiszemy tutaj wyraźnie. Bok B, bok kwadratu, to jest 8 pierwiastków z 2 plus 1. No, robimy trudne zadanie. Wiecie Państwo, co chyba z obliczania pola tego ośmiokąta się na razie wycofam, bo tu jest... My to robiliśmy już zresztą, rok temu nawet. Ale... To jest trochę jednak jeszcze w tym momencie za trudne, chyba, to sobie damy spokój na razie z tym. Chyba, żebym tutaj wymyślił jakiś prosty sposób.
tego. Chyba mam taki w miarę prosty sposób. Żeby nie liczyć pole kwadratu, bo tam trzeba by... O, wiesz co, popatrz. Pomyśl sam też, Szymonku. Szymonku, pomyśl teraz. Mamy bok tego kwadratu, tak? To jakbyś policzył pole tego ośmiokąta? Masz jakiś prosty sposób? Czy chcesz przerwę już zrobić? Chyba przerwę, tak? Dobrze, zróbmy sobie przerwę. Potem sobie... Niech pan woli. Nie, no to już nie będzie przerwa. Po przerwie sportowej robimy dalej zadanie o polu ośmiokąta. Szymonku, patrz, no jak policzyć pole tego ośmiokąta teraz? Jak byś to zrobił? Ja tutaj wymarzę to, co jest niepotrzebne. Mamy już, że ten bok tego kwadratu, to byłoby tyle, tak? To jest tyle. 4 cm. Nie no, to tylko na oko. To wiesz, jaki mam pomysł? Popatrz. A jak byś podzielił na jakieś figury ten ośmiokąt? Tak, żeby policzyć jego pole. Na jakie figury byś pokroił? O właśnie, tak? I tak. No dobrze. No i teraz popatrz. Tutaj napiszemy, że to był x. A, tutaj x może nam się przydać. 4 pierwiastki z 2, a to zmarzymy. Poczekaj. Ale... 19. No ale wiesz co, ale to 19 to jest tylko takie przybliżone, no nie? A my mamy... Nie! Patrz. No dobrze, no to tak, napiszemy, że b w przybliżeniu to jest 19, a policzymy na podstawie tego. B równa się. B równa się, w miarę dokładnie. Jak to policzysz? No policz do tamtego wzoru. No wstawiaj liczby. Siądź sobie ładnie, prosiłko. I wstaw sobie liczbę. Zadyszka? Tak, zadyszka. Zadyszka, no to podnieś ją. No, mamy tylko przerwy. No już masz? Chodź. Dobrze. Dotknij zatyczkę, dobrze. No i policz B dokładnie. Tutaj, według... Gdzie mamy wzorek na B? Tam. No to wstawiaj liczby. No wstawiaj odpowiednie liczby szybciutko. Tak. Daj to już, że w przybliżeniu, bo już będziesz podstawiał. Podstaw i oblicz. Razy? No tak, można pisać razy. No dobrze, dalej. To się równa. Tu może jeszcze pisz. Zrób pisemnie, bo szkoda czasu. Napisz sobie pod spodem tutaj od razu razy 8. Tak. No, kropeczkę. Tu kropeczkę. Tutaj mnóż tą liczbę. Nie, źle wpisałeś. Aha, nie, dobrze, tak. Nie, źle. Tak, a tą trójkę, gdzie tą trójkę powinieneś napisać? Tutaj, tak. Dobrze, zakrąglij to tutaj, do jednego miejsca w przecinku. Jakich jednostek? Centymetrów. A napisz, ile to centymetrów, ile milimetrów. No i popatrz, ile ci wyszło z pomiaru, jak zmierzyłeś. Patrz, jak mierzyłeś, to obliczyłeś, że to będzie 19 cm zmierzyłeś, prawda? Zgadza się tutaj z tymi naszymi danymi? Zgadza się, czyli dosyć dokładnie tutaj zmierzyłeś. Dobrze, no ale teraz... Teraz pomyśl, jak policzyć to pole już teraz. To policzysz najpierw pole czego?
Żeby mieć pole ośmiokona, to policzysz pole czego najpierw? Jaka to jest figura? Prostokąt. Prostokąt. Czyli pole prostokąta. Jak to będziesz liczył? No, tutaj obliczaj teraz. No to no, musisz patrzeć na rysunek. No wiem. Tam było. 19, ale wiesz co, nie, ale wpisuj na pierwiastkach, wiesz, te dokładne wyniki, nie przybliżenia. Czego brakuje? Tak. Ale poczekaj. No właśnie. A dlaczego tak zrobiłeś? Wytłumacz. Bo tak. Bo to raz. No tak, no ten bok razy ten bok, tak? Ta długość tego boku razy długość tego boku. Dobrze. A czemu mówisz? Tak? Czemu to razy to nie wystarczy i czemu jeszcze razy 8? Ale nie no, chwileczkę. Ten. A nie, bo ten. Ten bok ma jaką długość? Bo ten bok ma 8 razy to. Razy to. To jest jeden bok, a to jest drugi bok. No dobrze, no i jaki będzie tutaj wynik? Albo to jest drugi bok. No dobrze, no i jaki jest wynik? Ale już daj mi te kuleczki, bo ci przeszkadzają. Odłóżmy sobie na razie tutaj. No co tu można pomnożyć? Od razu łatwo. To 8 razy 8, pomnożenie jest przemienne, możesz sobie pomnożyć. Tak. Tak, dobrze. Wiesz co, nie obliczaj przybliżenia. Na razie będzie. To nie jest przybliżenie. A co chciałeś zrobić? No zobaczymy, co zrobisz. No jeżeli dasz nawias, to będzie dalej to samo. Aha, nie, to nie będzie tak. No ale to jest to samo, tylko zmieniłeś kolejność. Nie, to tak można zostawić. Poczekaj, tak już można zostawić. Dobrze, pole prostokąta mamy. To teraz policzysz, co dalej, żeby mieć pole całego ośmiokąta. Kropka jest niepotrzebna, tak, dobrze. A jaka to jest figura? Trapez. Trapez. No to daj tutaj, że pole trapezu. Pole i narysuj sobie taki trapez malutki. O właśnie, taki trapez. To się równa. Jak to będziesz liczył? Przypomnij sobie wzór na pole trapezu. To zresztą mi tylko wzór znasz, ale wiesz skąd się to bierze nawet. To już odłożymy. O, Szymonku. Jeszcze weźmiemy. Ja pamiętam, że. A, B. A tu jest wysokość H. Napisz wzorek na pole trapezu. Pole równa się. B. Tak? No tak, zgadza się. Dobrze. No to obliczaj tutaj. Wstawiaj liczbę odpowiednie. Wiesz co, to trochę niżej napisz, bo to nie ma miejsca. To trochę niżej. Niżej daj kreskę, niżej. O, tutaj dobrze. No niech będzie. No, chwileczkę. Musi być tak, A plus B. Pokaż, które to jest A? Gdzie tutaj wziąłeś A? Czyli jedna podstawa, to jest to, dobrze. Ale potem jest plus B. No, to co trzeba zrobić tutaj?
Znaczy nawias jest potrzebny. Nawias nie, po... jeszcze... Ale nawias, zamknij nawias. Bo to jest wpisane długość tego boku. Długość boku wynosi tyle tego, tej podstawy. Dodać. A jeszcze plus B. No tak, no to teraz dobrze. 8 cm. Plus 8, dobrze. I co dalej? A teraz to wyrażenie powinno być w czym? W nawiasie. Tu jeszcze daj nawias do tego. Nawias. O, tu zacznij nawias. Tutaj. Wiesz co, dajmy nawias kwadratowy tym razem. O, taki inny rodzaj nawiasu. Tak, żeby się odróżniał. Tak. O, i tak. Rozumiesz? Są takie nawiasy też. I razy. Dobrze. No, masz rację. Ile H wynosi? Tak. No właśnie, tyle. Tak, masz rację. 4. Tak. Przez. Dobrze. Przez. Dobrze. To się równa. Zobacz, co można z tą dwójką zrobić od razu? Skrócić. No to skrócić ją. Z czym ją skrócisz? Z czwórką. Tak. Dobrze. Dobrze, no to napisz już tak, jak zostało bez ułamka. Tak, nawias kwadratowy. Dobrze. Dobrze, to się równa. Czekaj. Teraz tutaj, tą dwójkę już zmarzę tutaj, to wymarzę. W tym miejscu, tutaj naprzód równa się. To trochę wyżej troszkę, żeby potem było miejsce na inne rachunki. Dobrze, i teraz popatrz, jak tutaj można upraszczać. Wiesz co? Patrz. Ja bym zrobił tak, tu jest ósemka i tu jest ósemka. Skręcić? Nie, wolno skazać przed dodawaniem. Wyłączmy ją przed nawias, te ósemki. Napisz tutaj 8 razy, otwórz nawias i popatrz. Tutaj jest 8 pomnożone przez 100. No to trzeba to przepisać. Przepis. Pierwiastek z 2 plus 1. Pierwiastek z 2 plus 1. Plus 1. Dobrze. Poczekaj. Nie zamkaj nawiasu na razie. I popatrz. Zobacz. 8 razy to całe da nam to. To tutaj trzeba dodać. Dodać. I teraz 8 razy. Nie plus 8. Bo jakby zrobił potem 8 razy 8, to byłoby 64, a tu jest 8 tylko. To co trzeba dodać jeszcze? 1. Plus 1, no właśnie. Tak. Razy. No i to trzeba przepisać to co tam jest dalej. 2 pierwiastki z 2. Dobrze, to się równa. I pod spodem, tutaj. No i tu trzeba działanie wykonać. Jak to uprościć? No, zamiast tego można napisać jak prościej. Tak. No i dalej. Dobrze. To się równa. I teraz wiesz co? Teraz jak tutaj zrobić? Tutaj postaw kropkę, żeby było wiadomo, że to jest mnożenie. I zobacz. Tą dwójkę można pomnożyć przez co od razu? To dwa z czym można pomnożyć? Z ósemką. Tak? No bo to jest, czyli już napisałem, ile to będzie? 16. A resztę dopisz, to co ma być? Tak, dobrze, to się równa. I pod spodem tutaj, równa się. I teraz popatrz. To przepiszesz, natomiast tutaj pomnożysz to i to przez pierwiastek z dwóch. Czyli 16 przepisz, tu nic nie robimy. 16 razy. A teraz popatrz. No właśnie, o, dobrze. Tak, plus. Dwa pierwiastki z dwóch. Tak, no dobrze, no daj sobie radę na tych pierwiastkach tutaj. Tak, dobrze. Zamknij nawias, bo już jest pomnożone. To się równa dalej. I zobacz, 16 przepisz. 16 razy. A więc co, tutaj zrobimy taką sztuczkę. Patrz, tu jest 2 i tu jest 2. To co można zrobić? 4. Nie, to nie wolno tego dodawać. Nie wolno, bo tu jest mnożenie. Skrócić? Nie.
trzeba wyłączyć przed nawias dwójkę. Wyłącz dwójkę przed nawias. Napisz 2, 2, otwórz nawias. I co będzie w nawiasie? Żeby wyszło to wyrażenie, to co tam trzeba wstawić do nawiasu? No tak, najpierw 1, 1, tak. 1 plus. Pierwiastek 2. Plus pierwiastek 2, tak. Tak, zamknij nawias. To się równa. I teraz tutaj, to się równa. No i teraz, co można tutaj jeszcze uprościć, wymnożyć? Skrócić. No nie mówię o skracaniu, to się mnoży. Tu nie ma skracania. Czy tak? Otwórz nawias. No resztę przepisujesz. Tak, dobrze, zamknij nawias. Dobrze, a teraz możemy już tylko... I to już jest gotowy wzór, a teraz tylko zrób to w przybliżeniu. Daj falkę. Tak. Tak. Zamknij nawias. To się równa. No i o tutaj napisz, tutaj. Tutaj, policzymy kalkulatorem, ale wpisz jeszcze, jakie rachunki trzeba kalkulatorowi dać do zrobienia. No, dokończ ten napis. No to 32 razy. Dobrze, to się równa. No zrób to kalkulatorem. No i kończyliśmy to pole. Nie, to jest gotowe. Aha, masz rację, to jest pole tego jednego. A to wiesz co, to jeszcze nie obliczaj, to nie ma co obliczać tego kalkulatorem, jak to jest pole tylko tego trapezu. Tak, bo teraz, poczekaj, zostawmy ten wzorek sobie tutaj, o, w takiej postaci. Poczekaj. Tutaj zmarzymy to, żeby było miejsce. To, popatrz, to teraz już zakończymy. Pole, zobacz, pole ośmiokąta, ja go tutaj narysuję, o. Dobra. Jaki będzie wzór na pole ośmiokąta już teraz? Jaki będzie wynik? A ile było wtedy? No. O właśnie. Tak. Czy ten nawias jest potrzebny? Nie jest potrzebny tutaj. Może być bez nawiasu. Wiesz co, nie może. Może być bez nawiasu. Dwa razy. No napisz. Napisz to. Zaraz się to wytłumaczę. Ale nie dodać. Razy. Razy. No i teraz nawias. Teraz nawias jest potrzebny. Ale nie, no tutaj tu co tu wpisujesz? Ale nie wpisuj przybliżeń. Tylko napisz dokładny wynik. Tak. Dobrze. A czy już będę? Poczekaj, o, to tu masz pole tego prostokąta, tak? To masz tutaj obliczone. 63? Tak. Tak. Razy. Dobrze, zamknij nawias. Dobrze, to się równa. I pod spodem to się równa. No co tu można wykonać? O tutaj. No to mnożenie możesz wykonać od razu. No to wpisz. Tak, zamknij nawias. Kosiu, ci się ładnie prosił, dobrze? Przesuń się bliżej. A napisz w tej samej... No dobrze, niech będzie. Tylko wiesz co, zobacz. Tutaj nawiasu brakuje, tak? Nawias. Patrz, czym się różni to od tego? To i to. Czy to jest to samo? No niczym. No to napisz to w takiej samej postaci. Żeby było widać, że to jest to samo. Tak, dobrze. No szumanek już jest niezły. Dobrze. I teraz popatrz, jak to można jeszcze bardziej uprościć? O, tym niebieskim. Popatrz. Zobacz. To i to co to jest? To samo. To samo. No to jak się zapisuje, jak jest dwa razy to samo? Dwa razy. No to dwa właśnie, dwa razy. Dwa razy, tak. Ale nie pisz żadnych przecinków. Jeden.
Poczekaj, ale co musi być najpierw? No, dwa razy. Ale nie będzie jeden. Nie, Szymonku. Zobacz. To i to jest to samo. Czyli co napiszesz? Ale siedzi ładnie prościutko, dobrze? Tak. Dobrze, to się równa. Tak. Tak, no i zamykam nawias. O, widzisz, i popatrz. Wyliczyłeś taki skomplikowany wzór na pole tego ośmiokąta. Zdaje mi się, że to jest dobrze. Można potem sprawdzić, jest wzór gotowy na ośmiokąt foremny na pole. 8 do 3 to jest też 128. 8 do 3? Nie, to nie. Jak 8 do 3? O nie. To nie jest 8 do 3, tylko to jest 2. To jest 2 do której? Bo to jest 2 do której. No, a sprawdźmy, a policz 2 do 8. 2 do 8 to się równa. No, napisz sobie tutaj, obliczymy, sprawdzimy. No, wypisz sobie te dwójeczki. Przecież, no ale nie rozpędza się. Ile tych dwójek ma być? Dobrze, tak, to się równa. No jak to szybko policzycie teraz, ile to jest? Nie, to nic nie da. Przecież Szymonku, to nic nie da, bo to nie jest dodawanie, żeby tak łączyć. 8 razy 2. 8 razy 2? Nie, dlaczego? Nie. Ale powiedz, jak liczysz? Tak po kolei sobie liczysz? No można i po kolei, no. No to licz szybko. 2 razy 2. 4. Tak, raz, dwa. 8, 16, 32, 32, 64, 128, 240, 256. No to napisz tutaj, 256. Napisz. Równa się. Tak, no więc tu jest 128, to znaczy. Do czwartej. Nie do czwartej, 2 do. 2 do. No patrz sobie na te dwójki, ile trzeba by tych dwójek wymnożyć? Napisz sobie tak, 128 to 7. 6. Nie. Nie, 7. 2 do 7, no to napisz sobie, 2 do 7 to się równa. Ale no nie, już nie wypisuj, wynik gotowy, wynik. Tak, no to napisz tutaj, to się równa, uproś to wrażenie jeszcze tutaj. Tu, ale tu, tam to już jest. Tutaj, zamiast 128 może napisać 2 do... Tylko się dwa nie proszę, dobra, trzymaj sobie tutaj rączkę, tak, 2 do 7 razy. Dobrze, no i mamy gotowe, dobra. A żołów pewnie nie dał punktu. Poprawiłeś coś, tak? No, że to nie jest... Pole. No aha, masz rację, tak, to masz jeszcze 1/10 punktu więcej. To ile masz tych punktów? 1 i 2. Masz 1/10 punktu. To ile ci brakuje do 5 punktów, żeby dostać nagrodę? 3 i 8. Tak, 3 i 8 jeszcze brakuje, bo jak Szymonek będzie miał 5 punktów, to dostanie nagrodę książkową za jakieś poprawki na lekcji. Książkową? No książkową, jakąś książkę. Tak? Tak ci zwykle daję. Dobrze. To wiesz co, to teraz zrobimy... Teraz zrobimy o czymś innym trochę. Popatrz, ja tutaj mam taką różną taką bryłę. Co to jest, powiesz mi? Garnek. No to jest garnek, ale jaki to jest matematycznie kształt? Wiesz, jaki to jest kształt matematycznie? No taki, co tak się... Walec. Walec. To jest walec. Co jest w podstawie tego walca? Podstawą walca jest jaka figura? Walek. Nie no, ale nie wgubię się. No. Co jest podstawą walca? Koło. Tak, podstawą jest koło. Patrz, ja ten walec tutaj narysuję tak, o, tak jak tak się rysuje na płaskim rysunku, to się tak robi. O, tak? Taką elipsę się rysuje, to jest podstawa dolna, tutaj będzie podstawa górna. O, tutaj są środki tych podstaw, a to się nazywa wysokość, H. A tu jest promień podstawy, R. I teraz,
Nie wiem, czy wiesz, jaki jest wzór na objętość walca. Wiesz, jaki jest wzór na objętość walca? Tego jeszcze nie znasz. To patrz. Ja ci napiszę. Objętość walca to jest. Ale spróbujemy, może sam do tego dojdziesz. Narysuj tutaj prostopadłościan szybciutko. Dobrze? Prostopadłościan. Bo ty umiesz rysować. Jak to wygląda? No prostopadłościan, to jest pudełko. No. Pudełko do zapałek. Czy... No właśnie, coś takiego. Tak, i te w środku też narysuj, przed wanną. Wiesz co, poczekaj. No ale te przerywane w środku. Te krawędzie niewidoczne, zasłonięte. Przez ścianki. Przez ściany, dobrze. Dobrze? To jest źle. Musi być dokładnie. I popatrz. Dobrze. I popatrz, jaki jest wzór na objętość prostopadłościanu? Literkami. Potrafisz literkami napisać? Literkami, czyli wzór. My to wyprowadzaliśmy wiele razy, tak? Co musiałbyś znać, żeby odczytać objętość tego prostopadłościanu? Ile ma dębo? Krawędź, coś nazywają krawędź, tak? No to tą krawędź nazwijmy, że to jest krawędź A. Ta krawędź ma A. Co musiałbyś jeszcze zmierzyć? Musiałbyś zmierzyć to. Taką pionową krawędź. Ja ją tutaj oznaczę, tutaj. O, to jest krawędź B. Ona ma długość B i co jeszcze musiałbyś zmierzyć? Tą dolną. No to którą? Pokaż ją na rysunku. Pogrób ją. O tak, właśnie tą. Tą, tak? No to ona ma długość C. To jaki jest wzorek na objętość? Literkami. No tak. Zgadza się. A teraz zmienimy kolejność. Albo wiesz co, zmienimy nazwę literek. Że tu będzie A, tu będzie B. O, patrz, ta krawędź będzie miała B, a ta będzie miała C. Tak? A, B, C. No, żeby było tak bardziej po kolei. A, B, C. A razy B razy C można napisać, tak? Dobrze. I teraz popatrz. Szymonko, ale patrz tutaj. Też. Zobacz, co to jest A razy B tutaj na tym rysunku? A razy B, to będzie pole czego? Zobacz, A razy B. Tylko tej dalej podstawy. No to się mówi, że to jest pole podstawy, patrz. Pole podstawy, zobacz, to jest pole podstawy. A jak można to C nazwać inaczej? Taki pionowy odcinek, to jak się nazywa zwykle? Taki, który tak stoi do góry. Wysokość. Razy H, o. Bo to jest wysokość. Czyli H to jest to samo co C. Widzisz? No to zobacz, jaki otrzymaliśmy wzór na pole prostopadłościanu? Zobacz, pole podstawy razy wysokość, tak? Czyli jakbyś chciał policzyć pole tego prostopadłościanu, no to jest prostopadłościan, to co musiałbyś mieć? Pole podstawy i wysokość, tak? No to słuchaj. Podstawa to jest to. Ale no to można by też, no to można by tak, pole tej podstawy razy ta wysokość. Ten sam wynik będziemy mieli, tak i tak? No jasne, że ten sam. Dobrze, gdzie mamy zateczkę? Masz tutaj zateczkę gdzieś do tego? Dobra, ale to nic. To teraz ty pomyśl, już mam. To ty pomyśl, jak policzyć objętość walca. Domyślasz się, jak policzyć objętość walca? Zobacz, tego walca. Wyobraź sobie, że zamiast takiego O, prostopadłościanu, masz tutaj taką rurę pełną. No coś tak jak tutaj. To wzór jest analogiczny do tego. Czyli jaki? Pole podstawy razy wysokość. Tak, wzór jest taki sam. Widzisz? Pole podstawy razy wysokość. No to zobacz. Do czego potrzebne jest to? No tak. Tam to nie wiesz, bo to jest tylko na nim. Poczekaj.
Szymonku, ale tego nie będziemy obliczać tutaj. Zobacz, bo my musimy obliczyć objętość tego walca. O, chcesz się dowiedzieć, ile tam litrów wody możesz wlać? Jak ci się wydaje? No ile tam litrów wody się wleje do tego? No, no ale spróbuj odgadnąć. A w domu zmierzymy. Na dole. No ile tutaj? No tak na oko. 3. 3 litry? No to albo na... 3. No to ile albo mówisz? 3. No to, albo 3 i 1 czwarta. Albo 3 i 3 czwarte. Albo 4 i 1 czwarta. No weźmy 3 i 1 czwarta litra mówisz, że jest. No zobaczymy. No, może masz rację. I teraz... Co musiałbyś zmierzyć tutaj, żeby obliczyć objętość tego naczynia, czyli tego walca? Co trzeba by zmierzyć? Co musiałbyś wiedzieć? Mierz to, co jest potrzebne. Co musisz zmierzyć? Nie wiem. No, zobacz. Wysokość jest potrzebna w tym wzorze? Tak. No to zmierz wysokość. Jak się mierzy wysokość? Tak? Tylko żeby to było od zera. Poczekaj, jest od zera? Tak. 10. Tak, 10. No to już piszemy, że h równa się 10. O tutaj. 10 cm. Dobrze? Popatrz, pole podstawy. A jak liczysz pole podstawy? Czym jest podstawa? Podstawa jest jaką figurą? Kołem. No to jak się liczy pole koła? No ja wiem, trzeba będzie zmierzyć, ale poczekaj, no najpierw wzorek napisz. Jak to się liczy pole koła? Tak. Dobrze, pi r kwadrat. Pi r kwadrat. No to co jest potrzebne? R jest potrzebne, tak? Jak mierzysz R? 6 cm. Poczekaj, zobaczymy. Tak, od środka mierzysz? Od środka elegancko? Tak. Tylko wysoko, poczekaj, żeby tutaj było... O, patrz, środek tutaj damy, że to jest środek. No nie, o tutaj. Czekaj. 6. Czekaj. O. No tak, masz rację, 6. Dobrze, no to tu napiszemy. R równa się 6 cm. Dokładnie to środek był tu. A pan postawił tu. Tutaj, no, ale 6. Mogę zobaczyć? No to zmierz. Chcesz jeszcze raz? Dobrze. No, teraz jeszcze. 6 cm, dobrze. A wiesz, jak można było jeszcze inaczej zrobić? Patrz, zrobiliśmy chyba takie coś, no nie? A że tak, przyłożyć tak, tutaj do tego. Tutaj do tego, o. I teraz co by trzeba zmierzyć? Inną linijką trzeba by zmierzyć co? Odtąd dotąd, tak? Mamy taką dłuższą linijkę tutaj tak, gdzieś? Mogę przynieść. No to przynieś. No dole jest. To nie, to Szymonku, szkoda czasu. Popatrz, trzeba by teraz zmierzyć odkąd dokąd. Pokaż, co by trzeba zmierzyć. Tak, trzeba by zmierzyć odtąd. Chyba mam ten pomysł. Aha, no właśnie, no masz rację, no to jest dobry pomysł, tak. Tylko wiesz co, może nie tak, o taką kreseczką tutaj. Tu gdzie się kończy, tak? I teraz można użyć tej samej linijki, tak? Szymonek miał dobry pomysł. No i zmierz. Zmierz odpowiedni odcinek. Ile jest? 12. I co trzeba z tym zrobić? 12? Na 2. Na 2, no to jest 6. No brawo, dobra. To Szymonku, rób to szybciutko, to jeszcze zagramy. Oblicz teraz tą objętość. Tak, V równa się. Albo może pole podstawy najpierw policz. Niech będzie. Pole podstawy równa się. No obliczaj. To jest R, pi, R? No wstawiaj dane. Pi na razie zostaw. Pi niech będzie. No, przepisuj pi. Razy, no. 6? Tak. Czyli 6. No ale co z tym robisz? Tak. To się równa. Ale pi na końcu napiszemy teraz. Bo... Tak się to robi. 36. Ale no plus? Nie. No. Razy. Tak. Tak. I jakich jednostek? Centymetrów. Centymetrów, ale jakich? Kwadratowych. Kwadratowych. Dobrze. No to już mamy pole podstawy. No to licz objętość. V równa się. Gdzie masz wzorek na V? Pokaż wzorek na objętość. No, no tu masz, tak? No to co musisz zrobić? Patrz na ten wzorek. Razy H? No tak. No. Czyli to musisz... Przepisać. I pisz bez kropki już. Bez kropki, 36. I tak, razy. Ale H to jest 10. Tak. To się równa. To będzie teraz łatwiej. No jasne. Zakrętuję. Ale nie, no, ale równa się. Nie, pisz na razie dokładny wynik. Na razie najpierw dokładnie piszemy zawsze. No pisz dokładnie.
Ale nie, ale po co? Ale nie, szponku, poczekaj. Tu można wykonać jedną rzecz. Zobacz, jakie jest mnożenie. Tu jest mnożenie, tak? No to co możesz zrobić? Skrócić? Nie, no mnożenie jest przemienne, tu nie ma skracania. Ale nie, no poczekaj, poczekaj. Które liczby możesz pomnożyć od razu ze sobą? To i tak. No właśnie, to zrób tak. Ale chciałem to zamienić o jedno miejsce. Ale to już byłoby przybliżenie, wiesz? Na razie napiszmy dokładnie. Jeszcze pi nie podstawiamy za pi. Tak? O właśnie. I teraz możesz dać falkę. Falka, tak. No i teraz podstawiaj. No wyciągnąłem już to gdzieś. No, no dobrze, razy. A ile to było? Pi? No, napisz ile jest pi tutaj. Nie. Nie pamiętasz? 3,14. A Szymonek zrobił kombinację, tak? Żeby wziąłeś dziesiątkę stąd, pomnożyłeś tutaj, tak? Mhm. No, no dobrze, niech będzie. No to się równa. No to wiesz co, zrobimy kalkulatorem, żeby się już nie męczyć. Mnóż. Dobrze. No i wpisz ten wynik tutaj. V równa się. Jeden przecinek. Nie, wiesz co, bo tu nie ma przecinka. Tutaj to jest pomazane, a tu jest przecinek. To nie jest pomazane. Tak. Wiesz co? Aha, może nie pomazane. To jest jeszcze inaczej. To są naprawdę przecinki, ale Amerykanie robią na przykład 3 miliony, patrz, 3 miliony, to piszą tak, 3 miliony 527 tysięcy 129 i 0,5. To tu dają kropkę i 0,5. Rozumiesz? O, te przecineczki to są takie odstępy, tak jak my robimy odstęp. 3, odstęp 527, odstęp 129,5, to oni robią przecinki, wiesz? I dlatego to jest takie mylące. No to wpisz no tym mazakiem, niech będzie. Wpisz tutaj wynik, V równa się. O, tutaj. Tylko rób z odstępami, dobra? A bo nie może przecinków nie stawiaj. Tak. I 0,4. Tak, ale jakich jednostek? Centymetrów. No ale jakich? Centymetrów? Nie. Sześcienny. Sześcienny to jest objętość. Bo patrz, zobacz, bo tu były centymetry kwadratowe, zobacz, tu centymetry kwadratowe i razy wysokość centymetry. To centymetry sześcienne. Dobrze. A teraz popatrz, ile to jest litrów? Popatrz, pamiętasz co to jest jeden litr? Jeden litr to co to jest? Cztery szklanki. No cztery szklanki, ale tak matematycznie. To jest jeden decymetr. Kwadratowy. Nie, no sześcienny. 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 To ile to będzie centymetrów sześciennych? O, tutaj ile centymetrów sześciennych? Co tu wpiszesz? Jaką tutaj dasz liczbę? Ale nie to. Mi chodzi o to jeden litr, żeby zamienić decymetry sześcienne na centymetry sześcienne. Tu, w to miejsce trzeba wpisać. Poczekaj, przypomnijmy sobie. Jeden decymetr, ile ma centymetrów? 10 centymetrów. To jeden decymetr kwadratowy 100. Ma 100 centymetrów kwadratowych. To jeden decymetr sześcienny będzie miał... 1000. No 1000. 1000 centymetrów sześciennych, tak? Mhm. To tutaj, to się równa ile? Ile litrów? 1. Tak? 1. Ale są, może z przecinkiem. Jeden i coś tam, tak? Jeden. O, i teraz... No, trzeba całą tą resztę wpisać. Tu nie ma drugiego przecinka. Czwórkę. Dawaj od razu czwórkę. Cztery. Czego? Litra. Czyli to jest około. Daj falkę. Zaokrąglij do dziesiątych. Do części dziesiątych. Do jednego miejsca po przecinku. Jeden i... Tak, ale L, litra. Litra, a zaokrągli do pełnych litrów. Do pełnych litrów. To jest około...
1L, 1 litr. Tak, wiesz co, ja przypuszczam, że tak naprawdę objętość tego to jest dokładnie 1 litr, wiesz, że my trochę źle pomierzyliśmy, to troszkę mniej jest na pewno, nie? Tak, no dobrze. I wiesz co, popatrz, poczekaj, bo lekcję już kończymy, ale w domu poproś mamusię o taką, na pewno ma taką miarkę do litrów i przelej. Nie mam, nie mam. Nie macie? No to nic, ale to weźmiesz jakąś butelkę, w której jest objętość 1 litra, wlejesz tutaj i sprawdzisz, czy tu jest 1 litr, no nie? Dobrze. No to dziękujemy. Koniec lekcji.